Dobry wieczór. Może się, że się zdążyło się do 20 po. Dobry wieczór. Zaczynamy dzisiejszą recenzję mówioną w towarzystwie absolutnie nietypowym, ponieważ jest to nie autor, ale jednak ktoś, kto w powstanie dzisiaj omawianej książki Obcego Ciała autorstwa Krzysztofa Kellera, jednak w powstanie tej książki miał swój wkład. Jest to autor posłowia, pan Ireneusz Staroń. Czy może pan zechce nam, tym, którym tutaj rozdałam i nie rozdałam, a słuchają, rozdałam biogramy Kellera, zechce przybliżyć sylwetkę naszego autora dzisiejszego? Krzysztof Keller. W zasadzie, jeżeli spojrzymy na takie najbardziej popularne słowniki biograficzne, słowniki współczesnej literatury polskiej, przeczytamy, że należy do tak zwanego pokolenia Brulionu, tudzież formacji Brulionu. Jest to ta grupa poetów, pisarzy urodzonych około roku 60. Sam Krzysztof Keller w 63. roku się urodził i ta grupa z takim wielkim impetem weszła do literatury polskiej około roku 89. To się tak oczywiście przyjmuje umownie. W każdym razie równocześnie z tą tak zwaną transformacją ustrojową, która nas spotkała przeszło 3 dekady temu. Pokolenie Brulionu też dlatego, ponieważ oni wzrastali w tym środowisku krakowsko-warszawskim periodyku Brulion. To jest czasopismo, które zaczęło się ukazywać jeszcze w drugim obiegu, w zasadzie od roku 86, chociaż taki pierwszy numer datowany jest na rok 87. No i wśród redaktorów, takich głównych animatorów tego periodyku właśnie był Krzysztof Keller. No tutaj jeszcze takie nazwiska kolegów pana Kellera z tego okresu, no to na pewno Marcin Świedliński, Marcin Baran, Marcin Sendecki też, no parę pewnie jeszcze innych prominentnych postaci. No pismo swego czasu skandalizujące, operujące różnymi też formami wyrazu, często na granicy kiczu, często no właśnie ta strategia zainteresowania czytelnika za wszelką cenę, ale też pismo o tyle ciekawe, co wydaje się obecnie trochę trudne do wyobrażenia, a wtedy 3 dekady jeszcze było możliwe do wyobrażenia. Pismo, które było swego rodzaju agorą. Tam różne poglądy mogły się ścierać, katolicy z ateistami, jacyś radykalni zwolennicy feminizmu z tradycjonalistami. No wtedy to jeszcze było możliwe w tym takim fermencie środowiska studenckiego. To może tak na początek skąd Keller się wziął. No oprócz tego postać, jedna z najważniejszych postaci współczesnej kultury polskiej, profesor literatury staropolskiej, poeta, librecista, scenarzysta filmowy, teatralny, ostatnio także wicedyrektor Instytutu Książki, swego czasu też dyrektor TVP Kultura. No w zasadzie tych zatrudnień to moglibyśmy bardzo wiele wymienić. Też społecznik zaangażowany chociażby w ochronę zabytków Krakowa, bo to też bardzo go żywo interesuje. A wartości tej poezji, bo tu jest tego typu problem, że kiedy było mi dane wykładać literaturę współczesną tak na bieżąco, przedstawiałam go jako reprezentanta nurtu neoklasycystycznego, ale to jest oczywiście ogromne uproszczenie, dlatego że nie jest to taka poetyka jak Miłosza czy Zagajewskiego, czy tam tych roczników 70. Węcla, gdzie mamy nawiązania do jakichś regularności rytmicznych, mamy nieco bardziej rozbudowaną i regularną frazę. Wydaje mi się, że pewne cechy awangardowej poetyki można w niektórych utworach zobaczyć u
Hellera. Jak by można było charakteryzować tę twórczość? Czy ona jest bliższa wychyleniu ku biegunowi awangardy, czy jakoś rozumianego klasycyzmu? Może to jest właśnie nowoczesność tak rozumiana, że ona jest nostalgią za tradycją, a jednak nostalgią wyrażaną w sposób nowatorski. W grudniowym numerze takiego internetowego periodyku Nowy Napis Co Tydzień ukazał się wywiad właśnie z Krzysztofem Kellerem i tam na pytanie pana Andrzeja Milka, no w zasadzie jak sam autor by się tutaj usytuował, to Krzysztof Keller odpowiedział, że jest bardzo awangardowym klasykiem z naciskiem na słowo bardzo. To rzeczywiście jest bardzo trudne pytanie, jeżeli chodzi o takie usytuowanie na mapie jakichś prądów i inspiracji współczesnej poezji. No bo z jednej strony mamy ten tomik wiersze z roku 90 i rzeczywiście przez krytykę i przez samego autora no, został nazwany tomikiem no, takim klasycyzującym. To mamy takie bardzo już osadzone w tradycji teatrum takich klasycystycznych widokówek. Czyli mamy jakieś sceny z życia Adama Mickiewicza, Goethego, Owidiusza, świętego Augustyna, więc tutaj w tym sensie byłby to taki klasycyzm tematu, ale też taki klasycyzm formy, no bo to są wiersze o takiej frazie mocno tradycyjnej, a więc tam, gdzie możemy znaleźć jakąś równą liczbę sylab, rymowanie też może nie do końca takie parzyste, ale jednak dość regularne. No i to był ten tomik wiersze. Potem przychodzi tomik drugi z roku 93, Nieudana pielgrzymka, i on już jest bardzo romantyczny, taki barokowo romantyczny. Tam wiele utworów o takiej krótkiej frazie. Często w jednej linijce mamy dwa, trzy słowa, potem mamy kolejną linijkę, jedno słowo, a potem znowu w kolejnej dwa, trzy i w zasadzie wiersz się kończy. Utwory takie gnomiczne, troszkę tutaj krytyka skojarzyła je z Aniołem Ślązakiem albo ze zdaniami i uwagami Adama Mickiewicza. Taka miniatura poetycka w stylu, no właśnie, barokowo-romantycznym. I tak gdyby moglibyśmy w zasadzie każdy tomik tutaj analizować, tych tomików ukazało się obecnie już 9, ale wniosek zawsze byłby taki sam. Keller, zdaje się, obrał taką zasadę dość karkołomną. Nowy tomik, nowy język poetycki. I tak w zasadzie moglibyśmy to określić. Jeżeli chodzi o klasycyzm, no to pewnie byłby to raczej klasycyzm tematu, czyli piękno, prawda, dobro, te wartości, o które Keller się upomina, a niekoniecznie klasycyzm formy, no bo w takich nowszych tomach często to są takie formy mocno polifoniczne, jakieś poematy, takie groteskowe, oniryczne, kojarzące się trochę z balem w operze, na przykład Tuwima, z jakimś takim kolażem w stylu Eliota, różne języki, często świadomie stosowany kicz. Coś na pewno niespotykanego w takiej formie klasycystycznej, klasycyzującej. No i jeszcze jedno pewnie określenie, jedno chyba z ważniejszych dla samego Kellera, to jest barok. Ale nie w takim prostym rozumieniu, że nagle będziemy powtarzać jakiś wiersz, który już kiedyś napisał Wacław Potocki, ale bardziej barok w takim sensie, to Keller bardzo mocno podkreśla, takiego nastawienia wolnościowego, jeżeli chodzi o formę. Jeżeli sobie przypomnimy sylwy barokowe, te wielkie kroniki, takie w zasadzie, które pozostawały w rękopisach, no to tamtejsi poeci no, wpisywali wszystko. Były i wierszyki poważne, i mniej poważne, i sonety, i jakieś przepisy kulinarne, i trochę to była też taka kronika rodzinna, więc taki teatr varieté, tak to moglibyśmy nazwać. I w zasadzie to nastawienie formalne Keller przejmuje z całym dobrodziejstwem inwentarza, więc w tym sensie to byłyby wiersze barokizujące, może tak.
Tutaj szukam przykładu. Pląsa język i wargi się telepią, pewnie się z tego zlepią, jak z błota jakieś światy. Ze mną będziesz bogaty, like any other slave. To jest z jednego z najnowszych tomików, takiego, który unaocznia właśnie to pogubienie się współczesnego człowieka. Tak, Kraj Gerazeńczyków. Siły nie miałem wyrwać się pogoni i żadna moc zewnętrzna nie umiała bronić mnie przed wpadaniem w coraz cięższe sieci. Pycha je plecie. Jest taka poetyka kiczu, trochę barokowa, trochę czasami baka, ale w gruncie rzeczy jest to jednak o tych naszych czasach. Czy koniecznie to musi być spostrzeżenie bardzo odkrywcze, bo mi się wydaje, że krytyka konsumpcjonizmu to nie jest myśl oczywiście pierwsza, ale nie wiem, trzeba to powtarzać. Ciekawa byłabym, czy ktoś potrafiłby pisać o informatyzacji w sposób krytyczny i jednocześnie zrozumiały dla wszystkich pokoleń. Paradoksalnie to, co znam, jest raczej nostalgią za starymi modelami o zgrozo komputerów. To jest tomik Commodore, nie pamiętam, ile pamięta pan? 64? 64. Tomik Artura Nowaczewskiego. Natomiast no, to, że unosimy się gnani pychą, ambicją fałszywą i że marność nad marnościami, to oczywiście nie jest myśl zupełnie nowatorska. Znalazłam w tym tomie, w tych właściwie prawie że zebranych poezjach, to jest no, wybór tak szeroki, że wydaje mi się, że daje obraz całości. Znalazłam dwa wiersze o zmarłych profesorach UJ-u, o Ulewiczu i chyba o Weissie. Jest taka wizja uczonego na marach i to przeczucie, że właściwie rzeczy, które napisał, mogą już być nieczytane, bo są metodologicznie nieaktualne. Czy tutaj coś takiego pan by widział, co daje obraz całości i dorobku Kellera, czy jednak jest to nowa książka, bardziej nowa książka niż Summa? To znaczy, pewnie tutaj odpowiadając na to pytanie, należałoby jeszcze wspomnieć, co w tej książce tak naprawdę jest, bo to też nie jest tak do końca oczywiste, bo w zasadzie to jest 9 tomików, tak? Ten tomik debiutancki z 90 roku wiersze, potem 93 rok Nieudana pielgrzymka, 96 Partyzant prawdy, potem Na krańcu długiego pola inne wiersze, to był rok 98, 2003 trzecia część, 2008 Porwanie Europy, 2011 Od morza do morza, 2000 w zasadzie tutaj 17 Kraj Gerazyńczyków, no i potem rzecz troszkę bardziej skomplikowana, bo są pieśni wojennych dzieci, które no, są datowane na rok 2016, chociaż nie zostały wydane jako osobna książka, więc zostały po prostu już tutaj dołączone do tego zbioru. I na samym końcu jest jeszcze wiersz drukowany w czasopiśmie w krakowskich Arkanach, a więc Obce ciało dołączony. No w zasadzie, no skoro mamy 9 tomików i potem mamy jeszcze Obce ciało, które jest wyszczególnione w spisie treści jako cząstka autonomiczna, no to troszkę na zasadzie jakby równorzędnej jak te tomiki, przynajmniej tak to edytorsko wygląda. To jest tych 9 tomików. Oprócz tego jeszcze z takich ciekawostek, to tomik wiersze, on tutaj jest wyszczególniony tylko jako tomik wiersze, ale w praktyce on zawiera jeszcze utwory, które były publikowane w takim no, bardzo niskonakładowym, jeszcze drugoobiegowym tomiku Napis.
który no w zasadzie w żadnych takich słownikach ani encyklopediach nie jest wzmiankowany. No to tylko osoby, które z jakiegoś najbliższego otoczenia autora mogły dotrzeć do tego tomiku napis. On był chyba drukowany, nie wiem, może w nakładzie 20 egzemplarzy, może trochę więcej, więc to jest zupełnie rzecz niszowa, no nawet tutaj nie wspomniana w spisie treści, a połączona już tutaj potem edytorsko z tomikiem napis. Więc pod tym względem to na pewno jest pewna nowość. W ogóle samą nowością jest to, że w jednej grubej księdze mamy wszystkie, no w zasadzie wszystkie wiersze z tomów poetyckich. Nie ma tutaj wierszy z czasopism, takich rozproszonych wierszy, których też kilka było, więc to na pewno jest istotna nowość i na pewno sam tytuł jest ciekawy, Obce ciało. Tytuł z wiersza, no właśnie, z wiersza, który ukazał się tylko w czasopiśmie, który nie wszedł do żadnego tomiku, a okazał się na tyle ważny, aby go wyszczególnić jako epilog no, 30-lecia twórczości. I ten wiersz też jest o tyle szczególny, że on się zaczyna od takiej frazy: widzeniem będąc czystym, co widziałem. To jeżeli ktoś trochę bardziej zna może te mniej eksponowane wiersze Adama Mickiewicza, no to na pewno rozpozna tutaj frazę mickiewiczowską. Chyba w dziwnym widzeniu byłem... No przepraszam, w tym momencie sobie tej frazy dokładnie nie przypomnę. Ja zresztą o tym wspominam w posłowiu do tej książki. W każdym razie, no to ten kontekst mickiewiczowski tu na pewno byłby ważny. Jeszcze po raz kolejny wyeksponowany i w tytule, i w tym wierszu, który kończy ten zbiór. No w zasadzie póki co wierszy zebranych. Bo ja tak trochę patrzę z troską na ten tytuł, ale to dlatego, że mi zawsze przychodzą do głowy niestosowne konteksty. I taka powieść mocno erotyczna Ziemkiewicza, Ciało obce. No ale oczywiście nadzieja jest taka, że Ziemkiewicz przede wszystkim jak dotąd przeszedł do historii literatury ze względu na świetne teksty science fiction, na genialną diagnozę przemian dzisiejszej cywilizacji, to jest ten walc stulecia. Potem szereg opowiadań science fiction, a rzeczywiście obyczajowe, współczesne powieści Ziemkiewicza nie były chyba najlepsze. W związku z tym jest szansa, że one po prostu ulegną zapomnieniu. To Żywina i to nieszczęsne Ciało obce. Rafała. Tak. Ale to raczej te eseje też typu poradztwo... O właśnie, to jest też głośne, ale w każdym razie... Mi się to przyzna. O właśnie, także wydaje się, że jest tak niesamowicie aktywny w ogóle, że naprawdę tamta... Wobec tego salonu. Tak, że ta najlepsza, ta nie najlepsza powieść po prostu ulegnie zapomnieniu i nie ma co się martwić. Można się zastanawiać właśnie, dlaczego nie Ciało obce. Przede wszystkim tutaj wychodzi chyba wykształcenie klasyczne Kellera. Chodzi o to, żeby unikać hiatu, rozziewu, żeby nie było dwóch samogłosek obok siebie, jedna na końcu słowa poprzedzającego, druga na początku następującego. Jeszcze to by była ta sama samogłoska, Ciało obce, to o, na pewno ludziom o klasycznym wykształceniu się nie podoba. Też być może tutaj Keller okiem redaktorskim popatrzył, że jest taka tendencja, młodzi redaktorzy tego pilnują, żeby wszystko ujednolicać i w związku z tym łaciński szyk, w którym przydawka byłaby po wyrazie określanym, jest niestosowny. No, ale ciało obce to jest właściwie termin. Ciało obce w oku to znaczy, że nam coś z zewnątrz niepożądanego tam się pojawiło. To obce ciało zastanawia, zmusza do myślenia. Może dlatego. Tutaj też znalazłam, ale już mi umknęło to miejsce, chociaż jest zakładką. Nie bez powodu mamy tę muszelkę na okładce. W jednym z wierszy jest mowa, chociaż w lekko ironicznym czy autoironicznym cudzysłowie, o tym, że
zasklepimy się w naszej niezłomności, w tych wszystkich cnotach, które polegają na długim trwaniu, świadomie i celowo, że jest to jakaś postawa dająca odpowiedź marnościom tego świata. Jakkolwiek, mam ten cytat, wzywani do świadczenia, nie świadczyć będziemy, jedynie wskazywać na konieczność. I cali schowamy się w wierności jak muszli, w niezłomności jak muszli, w bezkompromisowości jak w muszli. To jest oczywiście fragment poematu, który, trzecia część, który ma charakter udzielenia głosu, tak jak u Miłosza udziela się głosu rozmaitym postawom, postaciom, które te postawy uosabiają. I to jest jeden z głosów współczesnych, tych, którzy opowiadają się po stronie trwania i niezłomności. Nie jest to głos wypowiadany z pełną asercją przez podmiot całego dzieła. Jest to po prostu zapis jakiejś możliwej postawy. Pan tutaj wspomniał o posłowiu i ja sobie pozwoliłam parę rzeczy zaznaczyć jako szczególnie zwracające uwagę. Minimalizm najpełniej oddaje agonię bohaterów, wokół których zaciska się obława. To jest bardzo dobre, bardzo poruszające. Właśnie to jest ten problem, jak mamy argumentować, że oto jakaś poezja nas zainteresowała, jakaś nam się wydaje godna bardziej szczegółowego oglądu. To, co widzę u Kellera, to jest wejście w skórę tych najbardziej cierpiących, upośledzonych. Do swego czasu zupełnie oszalałam na punkcie książki Wnuczka Raguela. Wydawało mi się, że to mogłoby zmienić sposób widzenia świata, społeczeństwa, sposób relacji, odnoszenia się do innych ludzi, relacji międzyludzkich, konstruowania tych relacji. To jest książka o bezdomnych, współczesnych bezdomnych. Natomiast no, oczywiście nie są to najbardziej poruszające sceny. Mamy w tej poezji, pamiętam, taki poemat drukowany w arkanach, może nie przytoczę teraz tytułu, dotyczył uchodźców. I tutaj jakiś obraz rodziny z dziećmi, gdzieś przedzierającej się przez granice, w nędzy, bez nadziei, że mogą liczyć na spokojny nocleg. Więc jedna rzecz to oczywiście ci uchodźcy wojenni. Druga to jest los jakichś osaczonych partyzantów. To jest pokazanie tej sytuacji jakiejś daremnej ucieczki, ci ginący w ponadhistorycznym katyńskim lesie. Taka syntetyczna wizja tych najbardziej cierpiących. Nie znaczy to, że mamy wyłącznie współczucie czy patos. Pisze pan tutaj, ostrze parodii dotyka formy, ale już nie niewzruszonych wartości. Jest jednak to ostrze ironii, zauważmy. Jak na żołnierza kultury łacińskiej przystało, są one stałe i zamknięte w dwóch trójkach, piękno, prawda, dobro, jak tutaj pan mówił, ale też oczywiście te jakieś ideały.